Cześć wszystkim po chwilowej przerwie. A dzisiaj krótki czek u mnie. Co wygląda, jak wygląda i co porosło i czy rośnie w ogóle. O, coś tam rośnie, tak? Więc na szybciutko. Jeszcze czekam tylko na welutiny i na palmy Sabal Minor. Tam z tyłu trochę kaktusów, kurkuma, dalej kaktusy. No i to, co poszło ostro w górę już i co mnie najbardziej cieszy. Tutaj może od tej strony. Najpierw marakuje, litchi. Tutaj macie sztrelicję Nikolaj, granaty, w tle litchi, dalej agawy, palmy królewskie, trochę cytrusów typu mandarynki i cytryny. Tutaj jest papaja, na górze trochę jeszcze bambusów. Generalnie fajnie to wszystko zaruszyło do przodu. Ja teraz akurat mam niską temperaturę, dużą wilgotność, ale niską temperaturę, bo przed chwilą troszeczkę musiałem to przewietrzyć, bo miałem problem, duży problem z ziemniurkami. Trochę z nimi walczę. No i trochę je tutaj próbowałem okiełznać. No i trochę taki jeszcze różnie. Mango na przykład, kilka sadzonek. U mnie strasznie dziwnie mango rośnie, znaczy dziwnie, nie wiem, no inne rosną inaczej, więc dlatego mówię dziwnie. Bo rośnie bardzo gęsto i z kilku łodyg. Awokado, które się wyciąga śmiesznie. O, a tutaj na przykład macie ukorzenione, znaczy które są wciąż ukorzeniane, ale gałązki z liścia klementynki kupionego w sklepie z czerwonym robaczkiem w czarne kropki. Cytryny. No i w zasadzie tyle. A jak tam u was? To wszystko wygląda naprawdę fajnie. Sztrelicje kupione, płaza, palmy, nasiona i agawy zresztą tak samo. Fajnie to wszystko ruszyło, bardzo ładnie rośnie. Doświetlane, jak widzicie, lekko, nawet w ciągu dnia, no bo pogoda straszna. LED growem, który wydaje mi się robi też fajną robotę. Z tyłu oczywiście pomidory, bo to taka zachcianka, no ale... Problem z nimi mam okrutny. Dzięki wszystkim. Pozdrawiam.